Dzień dobry, moje misie kolorowa, witam was w kolejnym odcineczku Strachmanium. Nie jest wtoreczek, jest hontereczek i co? I lecimy. Dzień dobry, jest ze mną Hunter! Eldo, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, wiewiórki bobry. To jest w zasadzie drugi odcinek maratońskiego nagrywania odcinków ze względu na mój urlop, który to już w tym roku. Ale cieszę się, że w tym roku jakoś tak zwolniło mi życie. Znaczy, bo ja też doprowadziłem do tego w pewnym momencie, że stać mnie czasowo na to, żeby sobie pojechać. Oczywiście nie jakieś tam Majorki, tudzież Malediwy, na przykład nie odwiedzam tutaj Huntera za często. Ale pod namiot sobie mogę jechać i jestem aktualnie pod namiotem. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Lubię to! Marcin lubi to. Me gusta. To kolejny, myślę, że z tego, z milenialskich tekstów, nie? Takie me gusta to takie typowo, no. To początki internetu. Me gusta to były z komiksy.pl. Kurde, nawet nie wiedziałem, ja to z demotywatorów pamiętam, ale... Albo no z demotywatorów, no ale to są te strony wszystko, nie? No. To demotywatory już jak długo nie są cool. Demotywatory to były w 2000... Kurde. Stare są jak cholera. 7, 8? Potem pamiętam, że Prym wiódł Quake. Tak. Ale też już się skończyły te czasy najlepsze dla tych stron. Jebzdzidy było też. O, Jebzdzidy, ale Jebzdzidy było dużo później. To było też już takie... To już było nowoczesne. teraz wiesz, Facebooki i Instagramy tak naprawdę to zastępują, tudzież TikToki. Więc wszystko to ląduje na tych portalach społecznościowych, jakby nie popatrzeć, to zostało to dość poważnie wyparte. Czemu on tutaj jedzie na skróty? Bo faktycznie nie pasuje mi to, że na tej planszy tyle czasu, ale nie ma tutaj innej możliwości dojechania. Przez tyle czasu mam tak słaby, bo ja mam 187 lokal rekord tutaj i nie potrafię tego przejechać lepiej. Jakbym się nie starał na milimetry tego przejechać, to i tak jadę to gorzej niż te pierwsze czasy. Czy to da się tędy skrócić? Czysto teoretycznie. Ja poprawiam 114. Spoko. Poprawiam 200 i myk! 246. No właśnie, ale widzisz, to są fatalne wyniki, biorąc pod uwagę ilość ludzi, która to przejechała. I nie potrafię znaleźć tutaj jakiegoś rozwiązania, jak to przejechać. No jak najciaśniej. No tak, mam tutaj lokal 23880 i to jest 187 dopiero. Jak najciaśniej, bez ślizgania się i tyle, nie? I brum brum do mety, tak? Brum brum do mety, no. No wiesz, pomiędzy na przykład mną teraz, a tym, a Wojtkiem jest 100 tysięcznych, nie? To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. I teraz pytanko jest właśnie, co tu się odpazdaniło, hehe, milenialskie teksty. Że jest o tyle gorszy czas. No, nic nie mogę... kompletnie. Nie wiem, gdzie tutaj... Ja też nie wiem. Gdzieś tu coś musimy robić ewidentnie źle. Jakby źle. Jakby dobrze ci idzie na tej planszy, nie? No właśnie, jakby dobrze mi idzie, to prawda. A 35 tysięcznych poprawiałem i żem to zjebał. O, jakżem to zjebał, no. Dobra. O, 62... Dobra. Dobra, teraz mi pójdzie, zobaczysz. Teraz ci objadę. Objeżdżam cię. Objeżdżaj mnie. Czujesz się objeżdżany? Nie. Wo. Kurwa! Chyba, żem zjebał końcówkę. No pewnie, że żem zjebał końcówkę. No i już dlatego tego nie... się nie czułem, dlatego się tak nie czułem. No i już tego nie poprawię, no i dobra, no niech ci będzie. To bym się czuł, ale się nie czułem. No to... Bo ci obiecali, to ci dali, tak? Tak. No ale zobacz, no koleś tutaj robi 32 lokal, no ja nie rozumiem, o co tu chowo w ogóle, nie? To albo ten, może powinienem zobaczyć tego Alexiora, jak on to robił. Bo 680 to już jest naprawdę dobry czas końcówka. No to już jest kurwa... 200 tysięcznych lepiej ode mnie, od mojego pyby. Więc to już jest tak... Powiem ci, że coś mi tu śmierdziało, nie?
Ach, no ale tak jak jest. Powiedz mi proszę cię. No. Czy ty masz jakieś plany na wakacje? Bo już są takie wakacje, wiesz o tym, nie? Tak, praca i więcej pracy. Dobrze, a poza pracą masz jakieś plany? Praca i więcej pracy. A poza tą drugą pracą i pracą, to coś jeszcze? No jeszcze plany? Praca i więcej pracy. No dobrze, na przykład, a w co będziesz grał teraz? Czy masz jakiś tytuł, który chciałbyś tak ograć, ale nie wiem, nie wyszedł jeszcze na PC albo coś? God of War Ragnarok. O proszę. To, a Horizon na przykład Forbidden West? Na razie jeszcze nie. A Zero Dawna, bo przeszedłeś, prawda? Zero Dawna spatynowałem, a jeszcze czekam właśnie na ten moment, kiedy będę w stanie, wiesz. Ale Forbidden West chyba jeszcze nie wyszedł na... Jest. Jest już na PC? Jest, jest. Bardzo dobra gra, powiem ci, że no, jeżeli podobało ci się Zero Dawn, no to tutaj nie ma co ci się nie spodobać, bo to jest po nie prostu... Nie podobały mi się tylko dialogi, w sensie postaci, kompletnie, wiesz, a niedorobione po polsku. Dużo lepsze są, w sensie ogólnie jest dużo lepiej. Te dubbingi, zgodność napisów z tym, to są takie detale, które tak kurwiają, że... Ale tak, nawet zwróciłem uwagę, że Ghost of Tsushima, co ty zwracałeś uwagę, że niby po japońsku, więc natywnie teoretycznie, a usta im się ruszają nie tak jak to, co mówią, no bo ich usta są pod język angielski tam ustawione, bo sprawdziłem to i tak, ruszają się po angielsku. To jest jeszcze nic, bo a propos właśnie samurajskiego kina i tak dalej, to kiedyś trafiłem z moim tatą, pozdrawiam serdecznie, na film o samurajach, w którym mówili po francusku i był dubbing francuski, człowieku, z polskim lektorem o japońskiej, znaczy feudalnej Japonii. To jest było kurwa niezły miszmasz, no. Ciekawe zjawisko i bardzo ciekawie się to oglądało, chyba, bo nie obejrzeliśmy do końca, bo nas chuj szczelił, ale... Ale tak, są takie perełeczki w świecie, których nawet najstarszym samurajom się nie śniło, powiem ci. O, wyprzedziłem cię o 1000. To jest taka 1000 zniewagi. No to pa. No. Jadę. Aha. Podejdźcie tutaj. Nie? Dobra, to ja do was podejdę. Nie, oglądałeś Kostkę Przeznaczenia, Pick of Destiny? To oczywiście, że tak. No to kojarzysz scenę właśnie, jak na dachu powiedział, że ich, no, wiadomo co. Tak, no. Przy zbrodnicieli, podejdźcie tu. Nie? To mniej więcej tak właśnie. Dobra, to idę do was. Hulfon mnie tu nawet objechał, to powiem ci, że znowu forma mi spada. Chociaż ja ostatnio taką formę, człowieku, złapałem w Trackmanie 2020, że ci mówię. Cały czas jakieś tam rekordy światowe 200 i tak. To wiesz, jak na Trackmanie 2020 to są bardzo wysokie rekordy. Bo tam bardzo dużo ludzków jeździ, nie? Dużo więcej niż tutaj, więc... To już są takie wyniki, wiesz... On przez bibułkę, bym nawet powiedział. No, weź tam Trackmanie 2020 jest zjebana. Znaczy, coraz częściej dostrzegam jej plusy. Dalej nie lubię tych wszystkich nowych nawierzchni, plastików i lodów, ale... Ale ogólnie to jest całkiem dobra gra. Szczególnie jak się gra na PlayStation. Bo jest za darmo. Wiesz, za darmo to uczciwa cena, nawet za Trackmania 2020. Między Bogiem a prawdą gratis to uczciwa oferta. No. Czy to jest z jakiegoś Kapitana Bomby? Tak. Tak, Zaziek! Jeden obejrzał już na wszystkie teksty. No kurde. Nawet nie jeden, bo ja tylko najlepsze teksty oglądałem. Chociaż teraz będę reagował. No będę w zasadzie reagował. A bo już reagowałem? Czekaj, Incepcja, nie? Chyba już reagowałem na ciekawostki z GeoGuessera. Wiesz, te takie, że tam. No. No i nie zapominajmy oczywiście, bo też widzowie pewnie czekają bardzo mocno na te propozycje, którą ci rzuciłem ostatnio w odcinku, Boku na Pico. Tak, bo już mi na pewno wysłałeś, prawda? Na pewno ci już wysłałem, no. Tak. No to być może w tym tygodniu będzie Boku na Pico, a być może nie, bo się pogubiłem, szczerze powiedziawszy, w którym jesteśmy tygodniu. Ale chyba tak, w tym tygodniu będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, w tym tygodniu będzie Boku na Pico. Chyba dobrze to czytam. Poprawiłem w końcu pyby w ostatniej sekundzie i jeszcze cię objechałem. Czy to nie jest skurwysyństwo? A nie będę mówił głośno.
A jaki ładny lokal. Jeden, dwa, trzy zrobiłem, wyobraź sobie. Hehe. Hiche. O! Tu mam 11 lokal! Co? A ja, 197. To co to jest za plansz, że ja mam taki... To w ogóle 8 sekund, to jest jakaś mega szybka plansza. Lubię takie od czasu do czasu, wiesz? Takie, bo to fajne. I 13 Daddy tu też mam. To fajne to takie. Aha! Dobra, tu od razu musisz nawrócić na tym checkpointcie. W sensie wskakujesz w niego i natychmiast nawrota. To tak się robi, już pamiętam. I potem w prawo, tak? Tak, a potem w prawo do mety. I to jest what, cała technika. I za każdym razem, jak zaczynamy tą planszę, to mi ona nie wychodzi, po czym zaczyna wychodzić i jak już są ostatnie sekundy i wtedy robię takie lokal rekordy. Pochwaliłem to dzień przed zachodem słońca, więc teraz mi na pewno nie wyjdzie po prostu. No, co mogę powiedzieć, no takie życie. Life is brutal! O, to kolejny z tych tekstów, co tam, wiesz, były milenialsów. Ten full of zasadzka. Ten full of zasadzka. Kopas w dupas. Tak. Ale ja lubię te teksty, one mają duszę. I dupę. Och, ależ teraz to zjebałem. Opowiesz nam coś ciekawego, nie wiem, wierszyk jakiś, bo tak się mało odzywasz. Ja nie wiem, czy ty zmęczony jakiś jesteś? Zmęczony już jestem nagrywanie z tobą. Ja nie mogę nagrywać tak długo z tobą, bo nie wytrzymuję psychicznie, wiesz? I to dlatego. To wiesz, to zawsze jakieś pocieszajki możesz sobie użyć przed... A, bo 8 już. Ostatni. To jest ta pocieszajka? Tak. O, ty chamie. I to chyba ostatnia plansza nawet. Tak. Nie. Przedostatnia. Kurwa. O ty, Jezu, jak to było? O ty, psiurwa. Jezu, zapomniałem, no. Ostatnio wysyłałem to do żony, ale to jest cudowne, to są, aż to znajdę. To dopiero jest takie milenialskie, nie? Ale te teksty, ale uwielbiam po prostu tę całą serię z psiurwa, jest po prostu coś pięknego. O. Posiłki, tak by twój pies tego nie widział, przez co nie będzie na tobie tego wymuszał. O ty, psiurwa, chytra świnio, co cię tak zaciekawiło, że dalej to oglądasz, co? Piękne to jest. Cała seria z tym, o ty, psiurwa, świnio. Jeszcze te psy takie, wiesz, takie wkurwione na tych TikToczkach. O ty, psiurwa. Dobra, dojechałem, ale co to jest za dojechanie z takim czasem, nie? To już... O kurwa, ja nie mogę tego w ogóle... Przejechałem. No, psiurwa. No, psiura, przejechałem i psiurwa, jo. Ach, bo tu trzeba tak ideolo wskoczyć, żeby to od razu nawracać, tak wiesz, tak. W taki poślizg, ale taki kontrolowany, taki jak na żużlów, wiesz, wejść tak... Takie króciutkie... I jedziesz dalej, nie? Ale to trzeba umieć. A ja nie. Pani żużla mają łatwiej. Aj, kur... Jeszcze to uderzanie, bo ja to chyba próbowałem kiedyś z Delita, ale z Delita nie ma takich czasów. Kurwa. No ja właśnie z Delita zrobiłem podobny do twojego. No. Ale nie do mojego 7949. Hello. Kurwa, mać. Kurwa. Czy to będzie popraweczka? Jest popraweczka, ale to jeszcze nie jest to. To jest jeszcze sekunda do zrobienia. No, kurwa! Jeszcze jakbym... Bo czasami ci wyhaczy tego checkpointa, a czasami go nie wyhaczy i po prostu to takie jest, wiesz, nigdy nie wiesz, nie? Co będzie za chwilę. No, kurwa, no nie, no tam nie ma miejsca, żeby nawrócić. Jest, właśnie o to chodzi, że jest. Widzę, że niektórzy skaczą za checkpointa, tam sobie nawracają i jadą, ale... Ja chyba też tak kiedyś to robiłem, ale najlepsze czasy zdecydowanie tutaj, kurde, jakby tak jeszcze nie podskakiwał jak ta piłeczka, wiesz co, spróbujmy to, znaczy ja to spróbuję za checkpoint. No nie, tak jest gorzej. To trzeba tutaj wskoczyć. Właśnie tak jak ty to zrobi... Kurwa, no najgorzej, że się odbijam tam od tego... No. Checkpointa. Checkpoint! Znaczy w tę ścianę, kurwa, tam potem uderzysz. A! Dobra, jest poprawka. Zszedłem poniżej 9? Nie, ale 69 na końcu, hehe. A to nie, to ja... ściana nie jest problemem, tylko właśnie to takie wywinięcie tego flaka. A ja uderzam w bok, po prostu, kurwa, wie, przelepię się do tej niebieskiej ścianki i chuj, nie mogę już nic zrobić. Nie, tak, to ja tego nie zrobię. Jebać tę grę. O, jak dawno tego nie było! Jak dawno tego nie było!
jebać tę grę. To dopiero jakbyśmy w Trackmanii 2020 pojeździli, to byś jebał tę grę. W sumie, to jest niegłupi pomysł. Ty chcesz mnie zaciągnąć do Revolta, to może ja cię zaciągnę do Trackmanii 2020? Może nie. Dlaczego nie? Fajna jest, mówię ci. Daj się namówić na jeden odcinek. Wszystko ma swoją cenę. No nie, teraz to powiem ci, że trochę się nie opłaca, bo żeby móc grać online, to trzeba wykupić abonament, a podrożał i to bardzo. Bo tak kosztował 40 coś złotych rocznie, a teraz ponad 100. Jak tu ludzie kurwa zrobił? Jeden zrobił 10 sekund? Pewnie jest gdzieś jakiś skrót. Skrótem asteryzmie. A, widzę już, że na prawo można, dobra. Ten Zeiss to akurat mi śmierdzi trochę jakimś cheatem, bo to aż fizycznie niemożliwe. Szczególnie, że... Czekaj. Jak tu weszliśmy? Current Daddy Mania, zobacz, jest Cool Dodge'a. Mhm. I jest to 16718, a ten Zeiss ma pierwszy local record, ale... 10636. Brzmi mi to troszeczkę na jakiegoś cheatucha, nie? Bo tutaj możesz to przejechać i skoczyć na prawo. I tam kombinować, jak to trafić w metkę, ale okay. to proste nie jest, przy czym no ja to zrobiłem 18300 i to jest 74 lokal, więc chyba nie najgorzej. Nie, to 10 sekund to musi być jakiś cheat. Fizycznie niewykonalne moim skromnym zdaniem, ale ja się wiesz, nie znam na Trackmanii, bo to w sumie tylko 800 godzin mam przejechane. Ja pierdolę, ile życia zmarnowanego, czujesz? Swoją drogą, jak tutaj właśnie jesteśmy, to się tak zastanawiam a propos 800 godzin, czy nie zrobić live'ika przedłużonego w nas na jakoś w najbliższym czasie, więc dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli takiego live'ika przedłużonego. Oczywiście max 24 godziny, standardowo. Jeżeli będziecie chcieli, to się może zdecyduję, a jeżeli nie będzie takiej chęci, to po co będę się wysilał, prawda? Także dajcie znać w komentarzyku, proszę. To ja mam pomysł. Dobij do 976 godzin. Wtedy zrób live'a przedłużonego do Road to 1K godzin w Trackmanii. Ty. Dobre. A ile ja mam w tym momencie? Bo ja nawet nie wiem, powiem ci szczerze. To ja sobie sprawdzę. Czekajcie. Nie, 821 godzin mam na razie. To człowieku, to za rok bym zrobił dopiero tego live'a. To po prostu można zrobić road tu, no bo będę nabijał kolejne godziny, ale... Ale jest jeszcze, dobra, wiesz co? Mogę zostawić w grze po prostu odpaloną. Jest taka możliwość, jest. Do czasu tego live'a, no to przemyślę to. Ale tak, czekam na to, czy w ogóle jesteście na to chętni, bo mówię, no nie będę też na siłę niczego robił, bo dla mnie to też jest jakiś tam niemały wysiłek takiego live'a zrobić. Szczególnie, że no całe 24 godziny non-stop. Ale jeżeli tylko wyrazicie taką chęć, to czemu by nie? Oczywiście na zmiany z moją małżonką tutaj zapewne nad ranem gdzieś. Chociaż też się zastanawiam, bo ostatnio mi to lepiej wyszło, jak odpaliłem tego live'a wcześniej. Po prostu wiesz, wtedy... Poza tym teraz też są wakacje, nie? Dokładnie, o! No to może można byłoby go zupełnie wcześniej odpalić. Tego live'ika. Znaczy wiesz, moja widownia w większości to już są dorośli ludzie, więc wakacje to ich tam niespecjalnie interesują. Ale jest to jakaś myśl przewodnia tego całego projektu. Ładny czas zrobiłeś, mimo że... Dzięki. Lepsze ode mnie, to prawda, nawet się nie zdenerwuję i cię pochwalę. Dzięki. Taki będę, a jaki jestem kolega, nie to co ty. Ty to byś się tylko wkurwił, że cię objechałem. Bardzo. Bo dobra zabawa. Nie śpię po nocach, jak... Ja wiem, ale spokojnie, wyleczymy to. Razem. A najlepsze, że... Tak. Bo to jest Trackmania, nie? To mania to taka choroba po prostu i Trackmania to jest... Prawda, no. Oj, prawie. No nic, ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jest koniec cierpienia, dziękuję również. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się.
Cześć.